Moi kochani, witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu Szkoły Maryi. Chcemy dziś kontynuować wątki rozpoczęte wczoraj i tak dobrze przygotować się do Święta Bożego Miłosierdzia. Na początku rozpocznijmy tę katechezę, to spotkanie modlitwą. Regina celi letare, alleluja, quiocvem eruisti portare, alleluja. Resurrexit sicut dixit, alleluja, ora pro nobis Deum, alleluja. Niech nasza antyfona maryjna, Regina Celi, Królowo Nieba, wesel się, alleluja, będzie dobrym rozpoczęciem naszego spotkania i wejścia w tematykę Nowego Testamentu. Mam nadzieję, kochani, że wczorajsze spotkanie nie przestraszyło Was zbytnio. Ta duża ilość obcych słów i z języka łacińskiego, i z języka hebrajskiego. To wszystko miało nam pomóc, aby poczuć klimat pracy nad Słowem Bożym w językach oryginalnych, bądź, tak jak powiedziałem, mam tutaj przed sobą właśnie wulgatę, a więc tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński, bądź tych starodawnych tłumaczeń. Wulgata, przypominam, tłumaczenie świętego Hieronima, tekstu Pisma Świętego z języków oryginalnych na język łaciński. Dlaczego ta wulgata taka ważna? Dla mnie przynajmniej wulgata jest tekstem Pisma Świętego, z którego korzysta w swojej pracy duszpasterskiej, kaznodziejskiej, pisarskiej święty Antoni Padewski. Dlatego wulgata jest również zawsze obecna na moim biurku. Ale dziś przenosimy się do Nowego Testamentu. Jak wiemy, Nowy Testament nie jest jakimś zaprzeczeniem Starego, to totalna herezja. Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu, a więc wszystkie wątki, które pojawiały się w Starym Testamencie, mogą być z powodzeniem interpretowane jako zapowiedź innych wątków wypełniających się w Nowym Testamencie. Tutaj znowu mistrzem jest święty Antoni, który bardzo chętnie używa Słowa Bożego, aby wytłumaczyć inne Słowo Boże, a więc Pismo Święte tłumaczy Pismo Święte. Jest to dawna metoda, która w średniowieczu osiągnęła swój kunszt tłumaczenia Pismem Świętym właśnie przez Pismo Święte. Jak widzicie, dziś święty Antoni ustąpił miejsca Matce Najświętszej, którą serdecznie witamy w naszej Szkole Maryi. Pozdrowiliśmy ją na początku, a teraz koniec gadulstwa, kochani. Przechodzimy do wątku, czyli Boże Miłosierdzie w Nowym Testamencie. Pamiętacie, mówiliśmy wczoraj o konflikcie, pozornym konflikcie, pomiędzy Bożą Sprawiedliwością a Bożym Miłosierdziem. Jak to się ma, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za złe karze, i ten sam Bóg jest łaskawy i miłosierny dla grzeszników. Jak to się ma? Jak to pogodzić? Myślę, że udało nam się wczoraj troszeczkę to ujaśnić. Przypominam, nawet nasze polskie przysłowie Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy nie wskazuje na to, że Pan Bóg tam tylko czeka, żeby nas pokarać, ale właśnie jest nierychliwy, czyli lituje się nad nami, daje nam czas na poprawę, daje nam czas na zmianę naszego życia. I tak samo, kochani, błędnym byłoby, mam nadzieję, że to już wybrzmiało wczoraj, błędnym byłoby patrzenie na Boga w Starym Testamencie jako na tego, który tylko czekał, żeby się nad tym ludem wyżywać, karał. To nie jest dobry obraz Boga, który w Starym Testamencie jest Bogiem sprawiedliwym, a w Nowym Testamencie jest Bogiem miłosiernym. To jest kolejna herezja, która pojawiała się w historii Kościoła. Bogu dzięki, że dziś patrzymy właśnie na Pismo Święte jako na całość. A więc powtarzam raz jeszcze,
gwoli wprowadzenia, Stary Testament i Nowy Testament to jedno i to samo Pismo Święte. I moi drodzy, wystarczy spojrzeć na tą samą przypowieść z dwóch różnych stron, przypowieść, czyli opowieść Pana Jezusa, i zobaczymy, że nawet ta sama opowieść ma dwa różne tytuły. Mam na myśli tu przypowieść o synu marnotrawnym, która nazywa się, i współcześni bibliści do tego dążą, nazywa się przypowieścią o Ojcu Miłosiernym. Widzimy, jest ten wątek powrotu marnotrawnego syna do ojca, przyjęcia go ponownie w domu, więc mamy postaci i syna, i ojca. Jeżeli skoncentrujemy się na zachowaniu i historii syna, no, siłą rzeczy będzie to przypowieść o synu marnotrawnym. Jeżeli spojrzymy z większą uwagą na ojca, który przyjmuje syna, no, będzie to przypowieść o Ojcu Miłosiernym. Na tym przykładzie widać, jak łatwo popatrzeć na jedną rzecz, na jedną historię z różnych stron i wydaje nam się, że to są różne historie, a tak wcale nie jest. Otóż wy widzicie tutaj Matkę Najświętszą, figurę z dzieciątkiem, i ja widzę raczej tutaj jej plecy. To jest ta sama figura, ale każdy z nas widzi ten sam obiekt zupełnie z innej strony. I teraz, moi drodzy, kiedy popatrzymy właśnie na Pismo Święte, które nam ukazuje historię relacji Boga i człowieka, jeszcze raz przypominam, Stary Testament zawiera w sobie bardzo wiele fragmentów, które ukazują miłosierdzie Boga. Już nie chcę tutaj was torturować i wracać do Rachamim i wszystkich innych historii, ale wiemy, że z tych wnętrzności Bożych, czyli z Jego serca, ze współczulności wynikały wszelkie inicjatywy Boże, aby lud nawracać, uświęcać, aby litować się nad nim. To litowanie się Boga nad człowiekiem osiągnęło swój szczyt i najwyższy stopień objawienia w Panu Jezusie Chrystusie. Jesteśmy świadomi tego, że Pan Jezus objawia miłosierdzie Ojca. Kiedy mówi do Filipa, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca, to jest to bardzo ważny znak. Kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy, On objawia, ukazuje, naucza, przepowiada o przymiotach swego Ojca, który jest w niebie. Samo imię Jeszua wyraża właśnie miłosierne oblicze Ojca. Bóg, który zbawia. Bóg, który zbawia, to imię Jeszua. A więc kiedy patrzymy na Pana Jezusa, na Jego słowa, na Jego czyny, na Jego cuda, widzimy dokładnie, że wszystko podyktowane jest miłosierdziem. Kiedy Pan Jezus został poproszony o przeczytanie fragmentu pisma w synagodze, zgromadzeni usłyszeli słowa z księgi proroka Izajasza, a konkretnie z 61 rozdziału tej księgi. Można przyjąć, że jest to jakby expose, czyli program działalności publicznej Pana Jezusa, który brzmi: Duch Święty spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionym odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jest bardzo ważne, że Pan Jezus tu stawia kropkę. Izajasz idzie dalej, mówiąc, obwoływał rok łaski od Pana i dzień pomsty dla naszego Boga. A więc widzimy, że nauczanie Jezusa idzie w kierunku łaski. Kierunku łaski, łaską jesteście zbawieni, usłyszymy potem. Jest to bardzo ważne, abyśmy popatrzyli, że to wewnętrzne poruszenie wnętrzności Boże, to serce współczulne, miłosierne, w pełni ukazuje się w osobie Pana Jezusa. Powiedzieliśmy, że Stary Testament i Nowy Testament pięknie ze sobą współgrają, a więc nauczanie Pana Jezusa jest wypełnieniem Starego Testamentu. Nie przyszedłem, aby znieść prawo, ale aby je wypełnić. Tak samo nauka Jezusa o Ojcu jest wypełnieniem tej wizji, jakie
przekazuje nam Stary Testament. O ile w Starym Testamencie pojawiały się fragmenty o Bogu miłosiernym, o tyle ten wątek jest naprawdę wątkiem przewodnim w Nowym Testamencie. W moich poszukiwaniach i przygotowaniu do tej katechezy znalazłem bardzo piękne rozważanie w internecie, które stało się inspiracją dla mojego dzisiejszego nauczania księdza Wojciecha Węgrzyniaka, znakomitego polskiego biblisty, który pisze: Miłosierdzie Boga w Nowym Testamencie to powinna być pierwsza książka, najważniejsza i taka, do której się wraca. Bez Nowego Testamentu mówić o miłosierdziu to jak oglądać świat, w którym zabrakło światła. Bardzo piękne, wyważone i mądre słowa. I tak właśnie chcemy spojrzeć na Nowy Testament. W drugim liście do Koryntian święty Paweł pisze: Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. To pozdrowienie z listu do Koryntian, z drugiego listu do Koryntian, staje się jakby takim drogowskazem dla naszych dzisiejszych rozważań. Bóg jest pełen miłosierdzia, Ojciec miłosierdzia. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. Jeżeli święty Paweł pozdrawia wspólnotę, powołując się na błogosławionego Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest Ojcem miłosierdzia i wszelkiej pociechy, to widzimy, jak bardzo to wypełnia ten obraz starotestamentalny. Mówiliśmy wczoraj o litowaniu się, o pocieszaniu. Tutaj Bóg jest nazwany Bogiem wszelkiej pociechy. W innym miejscu, w liście do Efezjan, apostoł Paweł pisze: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Kiedy spojrzymy na ten fragment w Wulgacie, znajdziemy tutaj słowa, które są znane, ponieważ kojarzymy je z encykliki Jana Pawła. Otóż, kochani, te słowa w języku łacińskim brzmią: Deus autem qui dives est in misericordia. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Nie będę was tu już dalej torturował, obiecałem, ale przytoczyłem te słowa tylko, żeby wam uświadomić, że właśnie pojawia się tutaj znane już z wczoraj słowo misericordia. Przypominam słowo, które składa się z trzech słów. Święty Antoni słucha, więc mówię o trzech słowach. Miser, cor i dare, a więc dać serce zasmucone, dać serce współczulne. Bóg bogaty w miłosierdzie to jest Bóg bogaty w to serce, które współczuje. I jeżeli Bóg jest bogaty w miłosierdzie, bogaty, zobaczcie, kochani, jakie ważne, jakiś przymiot Boży jest tutaj nazwany, że jest bogaty, to znaczy, że jest Jego bardzo wiele, to wcale nie musimy się obawiać, że nam tego miłosierdzia zabraknie. To jest zupełnie niepotrzebna myśl, że stoimy w kolejce po Boże miłosierdzie i nagle towar się skończy. Jest to zupełnie w bok myśl, nie myślmy tak. Święty Paweł Apostoł mówi nam bardzo konkretnie, że tak właśnie nie jest. I teraz popatrzmy na kilka bardzo pięknych tekstów z Nowego Testamentu. Zachariasz, który w Ewangelii Łukaszowej mówi, śpiewa: swoje miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Przepraszam, mówię tekstem z Brewiarza Kapłańskiego. Przeczytajmy dokładnie tak, jak jest w Piśmie Świętym. Swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się go boją. A więc widzimy, że to miłosierdzie nie tyle, że jest nieograniczone, bogate, co jeszcze jest przeznaczone dla pokoleń i pokoleń.
Pamiętacie wczorajszy krótką taką zajawkę naszego spotkania ze świętym Antonim, który mówi o Bożym miłosierdziu, że jest szlachetne, że jest drogocenne i że nie ma granic. Znowu robię ten gest, nie ma granic. To jest bardzo piękna rzecz, która u Antoniego wybrzmiała cudownie, ponieważ, powtarzam, używa tam słów, których język łaciński używa na określenie przestrzeni kosmicznej. A więc bez granic. No, dla średniowiecza no to raczej te wszystkie galaktyki były nieznane, a więc to jest wyobrażenie czegoś, co nie ma końca. W tym miejscu zapraszam już niedługo na 9. okienko świętego Antoniego. Rozważania o miłosierdziu. Koniec reklamy. Idziemy dalej do świętego Piotra Apostoła, który pisze w swoim liście: niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei. To też jest werset, który rozpoczyna list, a więc pozdrowienie. Zrodził nas do żywej nadziei. Zobaczcie, kochani, tu łączy się miłosierdzie Boże z nadzieją. Robimy króciutką odskocznię do siostry Faustyny, która mówi o tym, że, znaczy Pan Jezus mówi do niej, że ufność jest narzędziem czy naczyniem, którym czerpiemy ze zdroju Bożego miłosierdzia. Na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Święty Jan też w pozdrowieniu w drugim swoim liście pisze: łaska i miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. No i jeszcze tutaj mam piękny fragmencik listu do Kolosan, znowu święty Paweł, który mówi, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Zobaczcie, te wszystkie fragmenty listów, czy to pozdrowienia, czy rozważania, ukazują nam, że Pan Jezus jest jakby takim oknem na rzeczywistość Trójcy Świętej. To znaczy, Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Niewidzialny Bóg w swoim Synu zamieszkał między nami, a więc chciał objawić się, chciał pokazać coś ze swoich, wróćmy do tego hebrajskiego, wnętrzności, ze swojego wewnętrznego życia, które jest spowite w miłosierdzie. To jest niesamowite, ponieważ kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy, jak często pojawia się to słowo miłosierdzie. Ja jeszcze do niego na chwilkę wrócę i tam będzie jeden moment, w którym użyjemy greckiego słowa. Jeden, przyrzekam. Ale to miłosierdzie przejawia się jako taka złota nić Nowego Testamentu. Bóg jest miłosierny zatem. Miłosierny w stosunku do ludzi. Czy to w stosunku do pojedynczego człowieka, czy do całego ludu, kościoła. Ikoną tego miłosierdzia, obrazem jest oczywiście Pan Jezus. Zobaczcie teraz na kilka postaci z Nowego Testamentu, które konkretnie doświadczają tego miłosierdzia. Przed chwilą powiedziałam o Zachariaszu, wiemy dobrze, miał zasznurowaną buźkę, nie mógł mówić. Dopiero kiedy Pan otwiera, zdejmuje te kajdany z jego ust, on wyśpiewuje pieśń Benedictus, czyli błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. Tam właśnie padają te słowa, a jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Przejdźmy teraz do jego małżonki, czyli do Elżbiety, która cierpiała na niepłodność. Kiedy zaszła w ciążę, kiedy weszła w ten stan błogosławiony, oczekując na narodzenie, wiemy, rodzi Jana Chrzciciela, jest bardzo piękne określenie w Nowym Testamencie: gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się razem z nią. To Boże miłosierdzie daje jej dziecko. To jest niesamowite. Zobaczcie, jaki piękny obraz. Boże miłosierdzie daje jej dziecko. I to nie jakieś tam dziecko Jana Chrzciciela, a więc tego, który poprzedza Pana Jezusa. Przypominamy sobie scenę spotkania Elżbiety z Maryją. Dzieciątko poruszyło się w jej łonie i wydaje z siebie okrzyk: błogosławionaś Ty,
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. No są piękne treści, dlatego kochani, będę pisać w komentarzach i na naszych stronach i teraz chcę to podać. Czytajmy Pismo Święte. Wróćmy do źródła. Wszystko piękne, co czynimy i czytamy w internecie o wszystkich rzeczach, ale przede wszystkim powróćmy do źródła, do Słowa Bożego, do żywego Chrystusa, który przemawia do nas. Wtedy poczujemy, jak blisko jest Pan Jezus w naszym życiu. Idźmy dalej. Omawiamy osoby w Nowym Testamencie wybrane, które w konkretny sposób doświadczają Bożego miłosierdzia. Bartymeusz, syn Tymeusza, czyli ten, który cierpi na ślepotę, pod Jerychem spotyka Boże miłosierdzie. On wie, że Jezus tam przechodzi i woła: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Bardzo piękne to ulituj się, czyli wołanie o litość, wołanie o miłosierdzie. Przypominamy sobie wczorajsze rozważania tych słów, że litość i miłosierdzie są bardzo blisko siebie w języku biblijnym. Próbują go uspokajać, uciszać, a ten niewidomy krzyczy jeszcze głośniej. Zobaczcie, wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Miłosierdzie Boże pozwala mu odzyskać wzrok, pójść za Jezusem. Bardzo piękne. Te słowa stoją u podstaw modlitwy Jezusowej, gdzie powtarzamy wezwanie, jedno wezwanie: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną, grzesznym. Zobaczcie, jak Słowo Boże inspiruje tradycję chrześcijańskiej modlitwy. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną, grzesznym. To jest wołanie o miłosierdzie. Ojciec epileptyka mówi do Jezusa: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Miłosierdzie Boże, Pan Jezus przywraca temu chłopcu zdrowie. I tak samo poganin, opętany mieszkaniec Gerazy. Kojarzymy tą opowieść, kiedy Pan Jezus pyta demona o imię, a on mówi: jest nas wielu, legion. I Jezus pozwala złym duchom wejść w stado świń. Tym samym uzdrawia, wyzwala z tego opętania tego człowieka. I po tym wszystkim Jezus mówi do niego: wracaj do domu, do swoich, opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Po raz kolejny widzimy, moi kochani, że słowo miłosierdzie jest wymienne ze słowem litość. Ulitowanie się, okazanie komuś litości, to jest wyraz działającego Bożego miłosierdzia. Bóg dotyka osoby bezpośrednio albo tutaj przez słowa i czyny i cuda Pana Jezusa. To właśnie w Jezusie to miłosierdzie Boże ukazuje się nam konkretnie. Jego miłosierdzie nie ma granic, ani nie ogranicza się do jednej religii, ani do jednej narodowości. Widzimy tutaj i poganin dostępuje Bożego miłosierdzia, i Samarytanka. A więc Bóg nie stawia swojemu miłosierdziu żadnych granic. Święty Antoni tam zza kamery na mnie patrzy, więc pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć ten gest, kochani. Misericordia spaciosa, miłosierdzie, które jest jak przestrzeń kosmiczna. Jeżeli to jedno zdanie zapamiętamy ze świętego Antoniego, to już podnieśliśmy dzisiaj. Bóg zatem lituje się nad człowiekiem. Okazuje mu z wnętrzności swoich, ze swojego serca miłosierdzie, wynikające ze współczucia i z chęci pomocy. Święty Paweł napisze o tym bardzo pięknie w liście, pierwszym liście do Tymoteusza. Byłem bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością w niewierze. I dalej pisze:
Dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność, jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. Powiedziałam, że na chwilę potorturuję was jeszcze językiem oryginalnym. Otóż w języku greckim, wiemy, że te słowa były spisane w języku greckim, czasownik, przypominam, czyli słowo, które opisuje czynność, czynność mówić, siedzieć, uczyć. Tutaj ten czasownik, który opisuje okazanie miłosierdzia, splanchnidze stai, oznacza wzruszyć się, zlitować się. Od tego czasownika pochodzi rzeczownik splancha, który oznacza dosłownie po raz kolejny wnętrzności. Żeby to łatwiej wam wytłumaczyć, pozwólcie, że chwileczka gramatyki. A więc czasownikiem jest uczyć. Rzeczownikiem tu od czasownika pochodzącym jest uczenie. W dalszej kolejności nauka, ale uczenie. Siedzieć, siedzenie. Mówić, mówienie. To jest taka forma, no częściej mówimy nauka, mowa i tak dalej, ale język polski zna też i tą formę, czyli na przykład twoje uczenie, czyli nauczanie, mi się wcale nie podoba, nie będę więcej słuchał Szkoły Maryi, bo przynudzasz. Więc tu mamy taki cytacik, mam nadzieję, że tak nie jest, ale mamy taki cytacik, który ukazuje nam właśnie rzeczownik, który pochodzi od czynności, a więc uczenie, mówienie, siedzenie, zanudzanie. O, bardzo dobry przykład. Tutaj splanchnij ze staj, splanchna, no i już mamy tego dosyć, prawda? Dlatego obiecałam, że tylko jeden raz będzie i przechodzimy dalej do fragmentów Pisma Świętego. Moi kochani, Pan Bóg, który okazuje Boże miłosierdzie, swoje miłosierdzie. Mamy świadectwo tego również w pismach ludzi, którzy o tym opowiadają, dzielą się. Są to oczywiście listy. I tutaj u świętego Pawła będzie to wiele razy, kilka fragmentów już przytoczyliśmy. Teraz zobaczmy, co on pisze w liście do Tytusa. Nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Piękny cytat, który ukazuje, jak Boże miłosierdzie działa. Obmywia, obmywa, odnawia w Duchu Świętym. O tym pisze święty Paweł. Co pisze święty Piotr? Wy, którzy byliście nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Tak jakby się to wszystko już dokonało, ale jednak tak nie jest, ponieważ miłosierdzie nadal świat uzdrawia, leczy, nadal dotyka nasze serca, a więc jesteśmy tutaj, jak to pięknie ksiądz Węgrzyniak zauważył, jesteśmy pomiędzy tym, co tu i tym, co tam, czyli już i jeszcze nie. Pozwólcie, że przytoczę fragment listu do Hebrajczyków, który mówi o tym bardzo pięknie, konkretnie. Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Podobnie mówi list świętego Judy. W miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. A więc nie możemy powiedzieć, że Boże miłosierdzie już dokonało swojego dzieła. Absolutnie nie. To jest wszystko żywe, dynamiczne i w nas, w Kościele, w świecie. Jesteśmy w trakcie. Dlatego, moi drodzy, mamy czas. Przypominam, Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Mamy czas na to, aby pozwolić Bożemu miłosierdziu działać w naszym życiu. Czy miłosierdzie jest tylko w tym kierunku? Domyślamy się, że nie.
Odwołuję się tutaj do okienek świętego Antoniego, gdzie tłumaczyliśmy, co to znaczą te dwa kierunki, ale w ramach przypomnienia powiedzmy, kierunek od Pana Boga do nas, czyli wszystkie łaski, jakie na nas spływają, ale nasza odpowiedź na te łaski, czyli nurt wstępujący do góry, to też jest bardzo ważne. Bóg też czegoś od nas oczekuje. Czego? Pewnie się już domyślamy, że Bóg oczekuje od nas również miłosierdzia. Jeśli chcemy doświadczyć Jego miłosierdzia, jesteśmy wezwani konkretnym wezwaniem do bycia miłosiernym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. To nie jest wyraz jakiejś słabości Jezusa, marzycielstwa. To jest konkretne wezwanie do tego, jak mamy żyć. W Biblii pojawia się więcej takich wezwań. Proszę bardzo, Księga Kapłańska, Stary Testament: bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. I już Ewangelia Mateusza: bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Ewangelia Łukaszowa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Bóg sam żąda od nas takiej postawy. Święty, sprawiedliwy, rozmodlony, tak, ale nie wolno zapomnieć, miłosierny. Miłosierny to ten, który widzi drugiego człowieka. I teraz, moi kochani, kiedy spojrzymy na całość tego, cośmy omówili, że miłosierdzie wypływa z wnętrzności Bożych, z Jego serca, z poruszenia, z miłości, że miłosierdzie zawsze ma swój kierunek dla drugiego człowieka, że miłosierdzie nie ma granic. Jakie powinno być nasze miłosierdzie wobec drugiego człowieka? Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Oczywiście utożsamiono to z rozdawaniem jałmużny, z pomocą biednym, z troską o chorych, cierpiących. To wszystko jest bardzo poprawne i tak należy. Ale błogosławieństwo z ośmiu błogosławieństw, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, ono jest jednak jeszcze czymś więcej. Miłosierdzie nie oznacza bowiem tylko dobroczynności, otwartego serca na potrzeby materialne. Oczywiście nie wyklucza tego, w tym wyraża się nasze miłosierdzie. Ale miłosierdzie tu, w tym błogosławieństwie, jako przedmiot tego błogosławieństwa, to postawa, która naśladuje postępowanie Pana Jezusa. A więc to wszystko, cośmy wczoraj i dzisiaj w Szkole Maryi usłyszeli, przyjęli, to dotyczy się nas, ciebie i mnie, każdego z nas. Aby stawać się na wzór Boży, zobaczcie, jaki ideał, na wzór Boży miłosiernymi. W ten sposób Jan Paweł II pisze w Dives Misericordia, w swojej encyklice, pisze następujące słowa: właściwym i pełnym znaczeniem miłosierdzia nie jest samo choćby najbardziej przenikliwe i najbardziej współczujące spojrzenie na zło moralne, fizyczne i materialne. W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszystkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Dowartościować, podnieść w górę, wydobyć dobro. Trzy bardzo ważne punkty. Może należałoby w ramach przygotowania do Niedzieli Miłosierdzia spojrzeć na nasze życie tak indywidualnie i zobaczyć, ile z tych punktów
jest tam obecne. Dowartościować drugiego człowieka, podnieść go w górę i wydobyć dobro. Myślę, że w tym miejscu możemy zakończyć nasze rozważania. Szczególnie ten ostatni punkt o wydobywaniu dobra natchnął mnie, aby pozdrowić Was na końcu franciszkańskim pozdrowieniem i błogosławieństwem. Pokój i dobro. Życzymy sobie i pokoju, i dobra. I wiemy dobrze, że bez obecności Bożej w naszym życiu nie będzie ani w nas pokoju, ani dobra. A więc pozwólmy temu Bożemu miłosierdziu w nas działać. I niech ta nauka, i wczorajsza, i dzisiejsza, będzie dla nas impulsem. Przede wszystkim, aby powrócić do lektury Pisma Świętego. Bez naszego spotkania ze Słowem Bożym nie ma mowy o jakimś konkretnym rozwoju naszej duchowości i modlitwy. Zatem powracajmy do Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne i które leczy nasze serca. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.